Radzie and Clay. Hej, cześć, witajcie moi widzowie w piątym odcinku z Ratcheta i Clanka, najnowszego oczywiście na PlayStation 4. I dzisiaj sobie gramy na tej Novalis, czy nie wiem gdzie nawet jesteśmy. Czekajcie, gdzie jesteśmy, sprawdźmy. Na którą planetę Aridia. Jesteśmy na Aridii. Pozwólcie, że się otóż to napiję. Dziękuję ślicznie za pozwolenie. Nie ma jakiejś nowych tych, dobra. Lecimy wtedy zatem do tego typa, który jest nazwany tym tam kimś tam, nie wiem jak on się nazywa. Halo? Chłopaki, jak to dobrze, że się pojawiliście. Siedzę tu przez całą noc. Nie wierzę, to Skid Mac Marks. Oglądałem wszystkie twoje wyścigi. Rok temu wykręciłeś potrójny nowy obrót przy dwóch machach. A więc bardzo mi miło spotkać mojego fana. Jestem Clank, a to Ratchet. Twój wuj dostał wiadomość i prosił nas o pomoc. O, zastanawiałem się, czy dotarła. Mój agent i ja całą noc uciekamy przed blargami. Rozdzieliliśmy się w zamieszaniu, a ja niefortunnie upadłem, jak wjąłem ze swojego sklepu. Hej, załatwicie te piaskorekiny, żebym mógł się dostać do statku? Jeżeli tak, to dam wam deskolotkę. Wow, Mac Marksa 4000? Bierzemy się do roboty. No to oczywiście chcemy... Uwaga na piaskorekiny, bratku! Chcemy dostać te... nasze... Dobra, nie, chciałem pożonger granat panzurką. Dobra, one nie są jakieś mocne, tak jak patrzę. Dobra, a w tamtu... No, mam skis, ziomeczku. Tutaj widzę, że tutaj nawet też coś tutaj jest. A chyba w to można wchodzić, tak nie za bardzo. Z tych wydaje mi się... Aha. Czyli tak się umiera, dobra. Chciałem, że może można się tam dostać gdzieś. Bo widzę, że są te śrubki i w ogóle. Bo jak tak się przyjrzymy... To tam... Można tam potem polecieć. Dobra, to nie wiem. To zrobimy to wszystko jakoś w miarę po kolei. Czyli... O nie, nie tu, nie tu. Nie wiem po co tego pana zurka używałem. Ale jestem słaby strasznie. Uwaga na piaskorekiny! Oczywiście. Wszystko na luzaku rozwalone. A musimy aż 80 piaskorekinów, teraz to zauważyłem, pokonać. Jeszcze życia nie straciłem, więc kozak. Tylko, że tu jest jakaś matka, że tak to powiem. Dobra. Tą matkę też rozwaliliśmy. A ja bym chciał się tam dostać. Ale ja bym chciał tam do śrubki. Dobra, a tutaj coś było? Spokojnie, umierają powoli. Dobra. Wyzikar, budzikać to się mówi, nie? Na razie łatwo idzie. One nie są jakieś, że tak to powiem, kozackie. Oni nawet nie chcą mi zadawać chyba za bardzo tego życia. Czy co, takie przyjazne dosyć są te piaskorekiny. Dobra, już sobie zrobiliśmy tu kółeczko chyba. A, dobra. Ty kurde, się do mnie tam nie pruj. A, ten matka, że tak to powiem, na hita leci. Ale tu trzeba wszystkie rozwalić, dziomek. Tu myślę lepiej. O, o. Co ja mam zrobić? Może
pożongerem. Może granat. Oh yeah, tak jest, dobra. Czyli będziemy mieli tą otóż tą naszą śrubkę. Nice, już druga śrubka w naszej, że tak to powiem, kolekcji. Dobra, ale teraz zmienimy sobie na ten dudnik. Spokojnie, wszystko ładnie idzie tutaj. O, się przyda. To idziemy tak jak on kazał, gdzieś tutaj chyba, co mu chodziło. Dobra, on tam się... i się tam porozwala. Ten koleś naprawdę wydaje się być bardzo spoko. Mordeczki, taki kurde typowy ziomek, nie? Nie, ty tutaj... jakoś wielkiej walki nie ma. O, zadali mi. Pierwsze kurcze życia tracę. Trzeba tą matkę, że tak to powiem, pokonać. A tą też trzeba. Wszyscy? No trochę śrubek dostaliśmy. Z czego bardzo się otóż to cieszę. Co tam do góry mamy iść, czy dobrze myślą? Zdaje się, że zostało jeszcze kilka piaskorekinów. Nieźle ci się zdaje. Życie nam się przyda, bo... o, już jest wymaksowane. Trochę straciliśmy na tym gównie. Dobra, tutaj wątpię, żebyśmy mogli spaść. Znając tą grę trochę. A może tak szczitować trochę? Dobra. Jesteśmy tutaj. Teraz pójdziemy w drugą stronę może. Bez sensu użyłem tego. Co za gówno tam jest? Nie opuszczę, walcie się na ryj. Dudnik. Szybko nawalaj ich tam. Dobra, ale dudnik jest spoko. Na razie tylko tego pirocytora nie używam za dużo. Granat fuzyjny w sumie aż tak też nie używam. Spróbujemy z tym granatem fuzyjnym trochę jeszcze zadziałać. No co, śrubek. Albo właśnie weźmiemy ten nasz, że tak powiem, ognistą broń. Chyba wszystkich pokonaliśmy. O nie, przysłali posiłki. Jakoś z bliska chyba najlepiej go nie bić. Ej, co mnie walnęło? Nie wiem, ale wezmę życie. Dobra. Jeszcze żyję. Dobra, i deadnął sobie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki Clank. Naprawdę ja też jestem pod wrażeniem tego, że jesteś też taki zarąbisty człowiek, to znaczy robot. Dobra, i co, idziemy tutaj? Za przyszły kliencie. Doceniamy twoje zainteresowanie ofertą sportowej mezy Skida McMarksa. Ale jeśli nie opuścisz tego miejsca, będziemy zmuszeni przysłać roboty. Miłego sensu. Go dnia. Co ja wziąłem? Porządek, no i... wskazują dziwną sygnaturę energetyczną przy celach Harpuna. To chyba jakiś gadżet z zakładów Drake'a. Dobrze. Rozejrzyjmy się. No, bo mnie zastanawia tylko... no tutaj jak... tu można przytrzymać? To się zmieni, będą deskolotki, tor harpunowy i cała
No i bardzo się cieszę, że będą takie rzeczy. W sektorze czwartym. Wysyłam roboty konstrukto. Czy co? To mi się wydaje, że jest dalsza plansza, że tak powiem, gry. A tutaj... Reszta tutaj, z tej właśnie z prawej strony, jest takie jakby dodatkowe tutaj, że można sobie coś pozbierać. Ale to zrąbałem, nie? Jak zwykle musi być jakiś mały fail w moim odcineczku. Czujniki wskazują dziwną sygnaturę energetyczną przy celach Harpuna. To chyba jakiś kadet z zakładów Dreka. Dobrze, rozejrzyjmy się. Awans, granat fuzyjny. Coś tutaj... Bardzo interesujące, w ogóle jakieś trofeum dostałem. Dobra, spróbujemy... No i bardzo fajnie, Zurkon. Po to ty tutaj jesteś, tylko. Zdaje się, że już jest czysto. Zdaje się, że tak, drogi klanku. Czekaj, czekaj. Skolotek, grawi rowerów i żyrocykli pojawi się w przyszłej jesieni. Teraz czeka cię tu wyłącznie śmierć. Hej, tu Skid Magmark! Jak wiecie, mam naturalny talent do jazdy na deskolotce. A wiecie, co jeszcze jest we mnie naturalne? Dowiecie się, odwiedzając... Nie wiem, wiecie co, strasznie dużo tutaj jest jakichś takich przejść, nie wiem, którędy pójdę, żeby tak jakby iść dobrą stroną. Brawo, Zurkon, tylko że zginąłeś. Ale ja go załatwię. Porządgerem. Dobra. I mieli być porobieni. Nie, dobra, już są. Bum! Dobra. Tutaj szybko. W ogóle tu jest jakieś też przejście, ale... Dobra, okej. Okay. Na razie bardzo fajnie idzie. Nie wiem, czy wy gracie, możecie się pochwalić, czy obecnie też gracie może w Ratcheta, czy go zamierzacie kupić, czy coś. I jak już wcześniej wspominałem, challenge oczywiście ten taki związany z moimi subskrypcjami i z późniejszym możliwym konkursem. Dobra. Chyba za ja tu przyszedłem. Czy jednak z tamtej strony chyba było? To. Chociaż tutaj można... O, i tu! Dobra, skumałem to. Wiecie co? Zamierzam też otóż to w tym roku kupić Uncharted'a, ale jako iż... Powtarzam, nie wiem gdzie jest. To celebryta. Robi co chce i nikogo nie pyta o zdanie. Mam nadzieję, że jakoś wyjaśnimy sprawę. No hop. No hopnij tam. A dobra, chyba muszę iść tak, dobra. Czyli nie mogłem hopnąć. Jeśli chodzi o Uncharted'a, chciałem wam też go nagrać, ale jak tak patrzę jednak z moim obecnym budżetem, to znaczy jest w porządku, tylko...
No i w tym momencie niestety moje nagrywanie skończyło się, ale w sumie nie było dużo do pokazania. Było po prostu to tam mała bitwa z tymi rekinami piaskowymi i oczywiście wszystkie cutscenki wam pokażę, będzie tam z menadżerem, potem znowu z tym naszym deskorolkarzem, nie wiem jak to nazwać. No i te wszystkie cutscenki wam pokażę i serdecznie. Strasznie was jeszcze raz przepraszam za to, co otóż to tutaj zrobiłem. Także oglądajcie. Ratowaliście mojego klienta? A? Nie mówcie, nie mówcie. Ratchet i Clank. Ratchet i Clank. Tak, coś pięknego. Ratchet i Clank. Ta nazwa gada. Czuję potencjał marketingowy. Ludzie to na pewno kupią. Słuchajcie, mój klient i ja rozdzieliliśmy się w czasie powrotu na statek. Poszukałbym go, ale tu się roi od piasku rekinów. Pomożecie mi? Proszę się nie obawiać, ser. Piasko rekiny załatwione. Pięknie, pięknie! Macie do tego serce! Ludzie to kupią! Polecamy się na przyszłość. Doceniamy waszą pomoc! Dokąd się teraz wybierasz? Chyba do szpitala! Niech mi obejrzą tę nogę! Szpital? Skit litości! Miewałeś gorsze kontuzje! I co teraz powiemy twoim sponsorom? Podejrzewam, że mnie nie lubisz i wcale się o mnie nie troszczysz. Okej. A ty, Ratchet? Ratchet. Właśnie! Chcesz zostać gwiazdą deskolotki? Ten infobot o wszystkim ci opowie. Powiedz tylko, że przysłał cię Don Wonderstar. Nadeszła ta chwila! Ruszają coroczne zawody deskolotkowe o puchar Blackwater na planecie Rilgar! Czy jesteś wziętym deskolotkarzem, który chce się pokazać? Grzej natychmiast do Blackwater i poczuj adrenalinę, prując jak rakieta na plastiku przyklejonym do silnika. Na co możecie liczyć? Posłuchajcie mistrzów poprzednich edycji. Nigdy nie opuszczam zawodów deskolotkowych w Blackwater. Z wyjątkiem przyszłorocznych. Nie dam rady się zjawić. Nie czuję swoich palców. To normalne? Zwycięzcy otrzymają pieniądze i holokarty. Więc wpadaj na Rilgar, by sprawdzić się w najlepszej imprezie sportowej galaktyki i spróbować przeżyć. Dałem trochę dupy, nie zapisując tego nagrania. Mam nadzieję, że mocno na mnie źli nie jesteście. No kurczę, to jest strasznie okropne, co ostatnio czasami robię. Tych otóż to, że tak powiem, filmik, jakieś głupie fejle czy coś. Tego myślę, że no... Jestem mi bardzo wstyd, ale mam nadzieję, że nie będziecie aż tak źli. Dacie tą łapeczkę i pamiętajcie o tym moim, że tak powiem, challenge'u. 100, 200 widzów do 10 maja i gdyby było naprawdę spoko, bym postarał się jakiś konkurs ogarnąć, więc oczywiście was zapraszam jeszcze do polubienia Facebooka i jeszcze raz was przepraszam, więcej takiej pomyłki nie będzie, cześć.